Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Przedszkole. Pewnego jesiennego poranka Basia zapukała do domu Bartka. Pośpiesz się, Bartku, bo się spóźnimy. Bartek był już gotowy. Przyjaciele wzięli się za ręce i razem poszli do przedszkola. Mnóstwo małych dzieci bawiło się na placu zabaw. Były bardzo szczęśliwe. Była pszczoła Baltazar, motyl Matylda, chrząszcz Staś, żuk Edek, ważka Klara, świerszcz Alfonso, konik polny Laura i malutki żuk Robert. Pani Trzmiel zaprowadziła dzieci do ich klas. Małe, średnie i duże dzieci poszły do oddzielnych sal. Robert był w najmłodszej grupie. Stojąc w drzwiach, pomachał Basi i Bartkowi. Dzień zaczął się od ćwiczeń. Po śniadaniu dzieci tworzyły przepiękne obrazki z liści, które zebrały w lesie. Gdy wszyscy skończyli, pani Trzmiel zebrała wszystkich w kółeczku. Nauczyła dzieci wielu piosenek i zabaw, a one tańczyły dookoła. Później przyszedł czas na zabawę. Pani Trzmiel usiadła w bujanym fotelu i patrzyła na dzieci. Bartek i pozostali chłopcy pobiegli do skrzyni z samochodzikami i zaczęli się nimi bawić. Budowali pojazdy i tunele. Mogę się przyłączyć? Zapytała Basia. W rękach miała popsute czerwone autko. O nie, Basiu, nie możesz się bawić tym gruchotem. Powiedział jej Bartek. Zresztą autkami bawią się chłopcy, a nie dziewczyny. Basia zaczęła płakać. Chłopcy nie chcą się ze mną bawić, powiedziała Basia. Matylda, Laura i Klara szybko ją pocieszyły. Zostań z nami, my bawimy się lalkami. Dziewczynki ubrały swoje lalki w śliczne sukienki, nakarmiły je i ułożyły do snu. Ta zabawa bardzo spodobała się Basi. Nagle Bartek pokłócił się z chrabąszczem Maurycy. Ciągle przewracasz mój samochodzik, to niesprawiedliwe! Oszukujesz! Nieprawda, to ty oszukujesz! Odpowiedział Maurycy. Mam tego dosyć, nie bawię się z wami! Powiedział Bartek i odszedł od chłopców. Mogę się z wami pobawić? Zapytał Bartek Basię. Nie możesz, ta zabawa tylko dla dziewczyn, odpowiedziała Basia. Ale przyniosłem też lalkę, ma kręcone włosy, chcę się z tobą bawić. Dobrze, możesz się z nami pobawić, ale będziesz musiał mi pozwolić na zabawę autkami. Dzieci, pora umyć ręce, zawołała pani Trzmiel. A potem usiądźcie przy stołach. Pani Szczypawka podała dzieciom obiad. Gdy wszyscy skończyli jeść, Bartek i Basia zebrali talerze i szklanki. Później dzieci położyły się, a pani Trzmiel przeczytała im bajeczkę. Wszyscy w ciszy słuchali, a niektórzy szybko zasnęli. Po drzemce przyszedł czas na małą przekąskę i zabawę na dworze. Plac zabaw był niesamowity, wypełniony niezliczoną ilością zjeżdżalni i huśtawek. A na środku stał ogromny drewniany pociąg. Bartek i Maurycy szybko się pogodzili i razem huśtali. Basia pomogła Robertowi wejść na zjeżdżalnię i złapała go na dole. Robert był bardzo szczęśliwy. Dzień szybko minął i wkrótce dzieci musiały się pożegnać, ale już nie mogły się doczekać kolejnego dnia w przedszkolu. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Wiosenny dzień sportu. Bartek, Basia, Matylda i Baltazar siedzieli nad jeziorem i wrzucali kamyki do wody.
Bartek kilka razy trafił przepływającą kłodę, co ucieszyło jego przyjaciół. Chodźcie na łąkę! Zaraz zacznie się wiosenny dzień sportu! Powiedział Staś. Leśni przyjaciele zebrali się na łące. Małe owady włożyły krótkie spodenki i ustawiły się na starcie. Wszyscy biegli najszybciej jak potrafili. Musieli okrążyć łąkę 3 razy. To nie fair! Edek oszukiwał! Biegł na skróty! Krzyknęła Laura. Nie można oszukiwać! Zacznijmy zawody raz jeszcze, ale bez oszukiwania! Staś dobiegł 1, Laura 2, a Baltazar 3. Bartek był ostatni. Baltazar i Edek zaczęli szeptać. Jest wolny jak ślimak. Nie śmiejcie się z niego, to nie jest fajne, powiedziała rozzłoszczona Basia. Teraz czas na skok wzwyż. Kto zerwie jabłko z najwyższej gałęzi, zostanie zwycięzcą, powiedział Alfonso. Przyjaciele rozpędzili się i próbowali wskoczyć jak najwyżej. Laura zajęła 1 miejsce, Matylda była 2, a Edek 3. Bartek, choć bardzo się starał, nie mógł dosięgnąć jabłka rosnącego najniżej. Nie potrafię, po prostu nie potrafię, powiedział ze smutkiem. Nie przejmuj się, Bartek, w następnej konkurencji pójdzie ci lepiej, powiedziała Róża. Ale Bartek był zbyt zdenerwowany, żeby zacząć się turlać. Obawiał się, że rozbije swoją skorupkę. Pozostali ustawili się w kolejce i zaczęli turlać na drugi koniec łąki. Basia była najszybsza, więc wygrała. Czas na latanie, powiedział Alfonso. Wygrywa ten, kto najszybciej doleci na czubek drzewa i złapie szyszkę. Owady od razu ruszyły. Matylda, Baltazar, Basia i Klara zaczęli się ścigać. Matylda jako pierwsza złapała szyszkę. Ja nie potrafię latać, marudził Bartek. Nie przejmuj się, Bartek. Teraz będziemy skakać na skakance. Najszybszy wygra. Uczestnicy zaczęli skakać. Ale nagle Bartek zaplątał się w skakankę i upadł na ziemię. Przyjaciele przestraszyli się i pobiegli do ślimaka. Nie bawię się w żadne głupie wyścigi. To nie dla mnie. Wracam do domu. Musimy coś wymyślić, żeby rozweselić Bartka, powiedziała Basia. Masz rację. W czym jest naprawdę dobry? Zapytała Róża. Już wiem! Krzyknęła Matylda. W rzucaniu! Wspaniały pomysł! Zgodził się Baltazar. Tylko Bartek trafił w przepływającą kłodę! Przygotowali 5 kopczyków. 1 z jabłek, 2 z kasztanów, 3 z szyszek, 4 z orzechów, a 5 z gruszek. Basia przekonała Bartka, żeby wrócił na łąkę. Zrobimy konkurs rzucania do celu. Przyłączysz się? Zapytała Róża. Hurra! Uwielbiam rzucać do celu! Wszyscy próbowali, ale najlepszy był Bartek. Tylko jemu udało się przewrócić wszystkich 5 kopczyków. Widzisz, Bartek? Ja jestem najszybszy, Laura najwyżej skacze, Matylda najlepiej lata, a Basia się turla. Róża najszybciej skacze, a ty rzucasz najcelniej. Każdy jest dobry w czymś innym, zauważył Staś. Bartek otrzymał piękny kasztan. Alfonso napisał na nim: 1 miejsce w rzucaniu. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Kapelusz Muchomora. Bartek, Basia, Baltazar, Matylda, Staś i Robert wybrali się do lasu na długi spacer. Szli uśmiechając się, gdy nagle usłyszeli płacz. Ktoś płacze za tamtym krzakiem, wyszeptał Bartek. Przyjaciele zobaczyli małego muchomora. Wyglądał dziwnie, bo nie miał kapelusza. Kto zabrał twój kapelusz? Z troską zapytała Basia. Nie wiem,
Gdy dziś rano się obudziłem, nie było go. Nie martw się, pomożemy ci. Znajdziemy dla ciebie inny kapelusz. Bartek pocieszył Muchomora. Przyjaciele poszli do domów, by po chwili wrócić z różnymi czapkami i kapeluszami. Przynieśliśmy dla ciebie nowe kapelusze. Zawołali i po kolei zakładali na głowę Muchomora nowe kapelusze. Basia jako pierwsza nałożyła swoją kropkowaną czapkę, ale Muchomor nie był zadowolony. Później Matylda założyła czapkę czarownicy. Ale ja nie chcę być wredną czarownicą! Poskarżył się Muchomor. Robert przyniósł żółtą czapeczkę, ale była za mała. Później przyszła kolej Bartka. Przyniosłem dwa kapelusze. Ten noszę w ogrodzie, a to czapka diabełka. Ogrodowy kapelusz śmiesznie wyglądał na głowie Muchomora, ale i tak mu się nie podobał. Ten mi się nie podoba, powiedział ponurym głosem. Czapka diabełka rozzłościła go jeszcze bardziej. Przecież wiecie, że nie jestem diabełkiem, krzyknął z wypiekami na buzi. Ale najbardziej zdenerwował go czerwony garnek, który przyniósł Baltazar. To jest garnek! Nie mogę chodzić, bolę się z głupim garnkiem na głowie! To nie jest zwyczajny garnek, odpowiedział Baltazar. To kapelusz bałwana! Ostatni podszedł Staś. Przyniósł Muchomorowi cylinder. A ten mi się podoba! Ucieszył się Grzyb. Ale może potraficie odnaleźć mój stary kapelusz? Jest mi w nim najbardziej do twarzy. Przyjaciele rozpoczęli poszukiwania czerwonego kapelusza. Nagle pojawiły się pisklęta kanarków. Wiemy, gdzie jest kapelusz Muchomora. Trzy korniki zrobiły z niego łódkę. Wszyscy biegnijmy na strumień, krzyknęła Basia. I rzeczywiście trzy korniki śpiewały, wiosłując w kapeluszu Muchomora. Oddajcie Muchomorowi kapelusz! Zawołał Bartek. Ale obiecaliśmy Płom, że je odwiedzimy. Potrzebujemy łódki, żeby się do nich dostać. Ale to nie jest łódka, tylko kapelusz i należy do Muchomora. Oddajcie go! Kłócił się Bartek. Korniki w końcu zrezygnowały i oddały kapelusz. Ale jak teraz dotrzemy do pcheł? Zapytały smutne korniki. My was zabierzemy, właśnie lecimy na małą wyspę. Zaćwierkały kanarki. Hurra, będziemy latać! Krzyknęły radośnie korniki. Ale najpierw musimy oddać Muchomorowi jego kapelusz. To znaczy łódkę! Zażartowały nieznośne korniki, ale Basia spojrzała na nie poważnie i przestały się śmiać. O, bardzo wam dziękuję, powiedział uśmiechnięty Muchomor, gdy zakładał kapelusz na głowę. Pasuje idealnie. Korniki wskoczyły kanarkom na plecy. Bezpiecznej podróży, krzyknął Muchomor. Bawcie się dobrze, dodali przyjaciele. Chwilę później przyjaciele pożegnali się z Muchomorem. Poszli do domów z kapeluszami na głowach. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Wielki pająk. Bartek, Basia, Baltazar i Matylda zbierali kolorowe liście w lesie, gdy nagle usłyszeli płacz. Słyszysz to, Bartku? Zapytała Basia. Tak, ktoś płacze w jaskini. Przyjaciele bali się, ale wchodzili coraz głębiej do ciemnej jaskini. Wtedy zobaczyli, skąd dobiegał hałas. Malutki żuk siedział i płakał. O rety, co się stało, żuczku? Dlaczego płaczesz? Zgubiłem się w tamtej ciemnej jaskini i nie umiem stąd wyjść. Jak ja znajdę drogę do mojego małego domku? Jak się nazywasz? Zapytał Bartek. Robert.
Nie płacz, Robercie. Pomożemy ci wrócić do domu. Powiedziała Basia i przytuliła małego żuczka. Nagle z wnętrza jaskini dobiegł przerażający dźwięk. Nie wiadomo skąd pojawił się wielki zły pająk i zaczął krzyczeć na przyjaciół. Kto mnie obudził? I co robicie w mojej jaskini? Uciekajmy! Krzyknął Baltazar. Wszyscy zaczęli biec. Schowajmy się tutaj! Powiedziała Basia. I wszyscy ukryli się za kamieniem. Na szczęście pająk ich nie zauważył. Ale wtedy Robert zaczął płakać. I pająk znalazł kryjówkę przyjaciół. Bartek, Basia, Robert, Baltazar i Matylda biegli co sił w nogach. Ale orety! Baltazar potknął się o kamień. Wielki pająk zbliżył się do nich. Bartek wziął patyk i odważnie stanął w obronie przyjaciół. Uciekaj, wstrętny pająku! Pająk skupił uwagę na Bartku, gdy Baltazar i Matylda owinęli mu nogi kawałkiem pajęczyny. Basia zaopiekowała się malutkim żuczkiem. Mamy cię teraz! Krzyknął zwycięstko Baltazar. Pająk próbował się wyswobodzić, ale nie był w stanie. Wtedy zaczął płakać. Nie chciałem was krzywdzić. Nigdy wcześniej nikogo nie skrzywdziłem. Byłem zły, bo mnie obudziliście. Proszę, uwolnijcie mnie, a wyprowadzę was z jaskini. Obiecujesz, że nas nie skrzywdzisz? Zapytał Bartek. Tak, obiecuję. Skoczcie mi na plecy, zaniosę was do wyjścia. Wszyscy usiedli pająkowi na plecach i wkrótce byli na zewnątrz. Musimy się pożegnać. Proszę, odwiedźcie mnie jeszcze. Dziękujemy za pomoc. Powiedziała Matylda. Robert zasnął w ramionach Basi. Co z nim zrobimy? Zastanawiała się Basia. Zbudujemy mu wózek. Zaproponował Bartek. I wszyscy zabrali się do pracy. Ze skorupki kasztana zbudowali wózek. Koła zrobili z małych żołędzi. Ale gdzie on mieszka? Ja wiem. Powiedziała Matylda. Mały żuczek przespał całą drogę do domu. Ojej, mój mały domek! Przywieźliście mnie. Bardzo wam dziękuję. Dobranoc, Robert. Słodkich snów. I nigdy więcej nie wchodź sam do jaskini, bo znowu się zgubisz. Powiedzieli Bartek i Basia. Potem uściskali Roberta. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Urodziny jeża Henka. Pewnego letniego poranka ślimak Bartek, Biedronka, Basia i ich leśni przyjaciele bawili się na łące. Po kolei huśtali się na huśtawce. Tu musi być fajna zabawa. Szkoda, że jestem zbyt ciężki. Ze smutkiem stwierdził jeż Henio. Przyjaciele nie wiedzieli, co powiedzieć. W przyszłym tygodniu, Henio, obchodzić będziesz 10. urodziny, powiedziała Basia. Będziesz miał już 10 lat, dodał mały ślimak. Jak myślicie, co chciałby dostać na urodziny? Ja wiem, zawołał Baltazar i podskoczył z radości. Huśtawkę! Wspaniały pomysł! Zróbmy dla Henia dużą huśtawkę, powiedziała uradowana Biedronka. Przyjaciele natychmiast wzięli się do pracy. Przynieśli piłę i młotek, gwoździe i śruby. Poszukali mocnych gałęzi. Mocnym sznurkiem przywiązali huśtawkę do drewnianych pali. Gdy huśtawka była gotowa, wszyscy poszli do domu Baltazara upiec tort. Wbili jajka i dodali masło.
Mikser radośnie hałasował, a drewniana łyżka wybijała rytm w misce. Wkrótce kuchnię pszczoły wypełnił smakowity zapach. Przystroili tort wiśniami, rodzynkami i orzechami. Dodajmy też świeczki, powiedziała Matylda. Tak, 10 świeczek, dodała Basia. Napiszemy list do Henia, powiedział Bartek. Kochany Henio, przyjdź do domu Baltazara w porze obiadu. Wszyscy się tam spotkamy. Mogę zanieść list Heniowi? Poprosił Bartek. Ale nie wspominaj o torcie i huśtawce, krzyknęła Basia. Baltazar i Staś ustawili tort na okrągłym stoliku i wynieśli z domu. Małe mrówki bawiły się w chowanego. Nagle najmniejsza z nich uderzyła w stolik. Przewróciłeś stolik i zniszczyłeś tort! Jęknął Baltazar. Tort! I co my teraz zrobimy? Zapłakała Basia. Henio będzie tu za chwilę, a my nie mamy dla niego tortu! Małe mrówki przeprosiły za to, co zrobiły. Jedna z nich wpadła na pomysł. Zbierzmy mnóstwo owoców i jagód i usypmy wielki stos. Będzie wyglądał prawie jak tort, prawda? To dobry pomysł, powiedział Staś. Henio uwielbia owoce. Bartek, Basia, Baltazar, Staś i małe mrówki zaczęły zbierać leśne owoce. Edek, Klara i Róża pomagali przyjaciołom. Wkrótce stos zrobił się bardzo wysoki. Staś wsadził w owoce 10 świeczek na chwilę przed pojawieniem się Roberta i jeża Henia. Wszystkiego najlepszego, Henio! Wszyscy zawołali. Ło, jakie pyszne owoce! Uwielbiam je! Bardzo wam dziękuję! Powiedział jeż. Mamy dla ciebie niespodziankę! Dodała Basia. Przyjaciele zaprowadzili Henia do huśtawki. Jeż był bardzo zaskoczony. Jaka ogromna huśtawka! Mogę na nią wejść? Zapytał z radością w głosie. Tak, zbudowaliśmy ją dla ciebie! Ura! Teraz ja też mogę się huśtać! Bardzo wam dziękuję! Później przyjaciele wrócili do owoców i zaczęli je jeść. Jedli i jedli, aż zniknęły prawie wszystkie. Część jabłek i gruszek przyczepili do kolców Henia. Jeż zabrał je do swojego domku. Henio położył się spać z uśmiechem na ustach i już nie mógł doczekać się kolejnego dnia i zabawy z przyjaciółmi.